No. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokazuję wam nowe sprzęty. Mamy nową kamerę i nowy samochód. Także lecimy z nowym odcinkiem. Jaki ładny. A tu? Oj, oj, oj. Co tu się uchowało? No, nie same nowe sprzęty. That means this is gonna be in English. Okay. So now you can understand what I'm talking. Okay, you don't speak Filipino. Oh no! That's for sure. But I'm speaking about dogs. What? Well, we can speak German. German? You see that fucking hole, we're gonna fill them with concrete. I think so. Long day and good money. Easy, easy money. You're gonna be rich. Never. I don't think so. I'm spending more than I can afford. Dziesiąty kurs dzisiaj, a jest dopiero godzina 15:25. Nie mam siły. Część ludzi już pojechała na wakacje i ci co zostali muszą wywieźć to wszystko co dzisiaj 1300 metrów. Nie mam już siły. We'll be right back.
Powinienem dzisiaj kręcić film o nowym sprzęcie, o nowym Mercedesie u nas w firmie, ładnym, o nowym sprzęcie do nagrywania. Tu mamy Panasonic Lumix GX800 i gimbal Fejutech G6 Plus. Taki mamy nowy sprzęt. Ale z racji tego, że dzisiaj jest taki ogień w robocie, że nie mam czasu, nie chcę mi się, jestem zmęczony. Jadę 14 raz, 14 kursa jadę. Nie wiem czy nie więcej. Także odpuszczam sobie już dzisiaj filmowanie i skupiam się na jeżdżeniu, bo naprawdę jestem zmęczony. Resztę filmu dogram następnym razem, w następnym odcinku. Także tymczasem do zobaczenia, cześć. Pizza, automat kurwa do pizzy, czajcie to? Co bierzemy? Z szynką? Jak to wybrać? Cold, hot? Hot? Confirm. Pizza, szynkę, continue. Credit card. Pizza mi się grzeje. Cztery minuty się grzeje. Dobra. Bramek dołożyli. Dzięki kurwa bardzo wam. O. Chyba to pizza. Już lepiej iść tu do Kiwi normalną, dużą, za tam 30 w promocji, 50 normalnie. No niewielka jest ta pizza. Dla porównania moja ręka. O wielkości trochę jak moja dłoń. Czyli to jest opcja ewentualnie na nocki, jakbym wracał z nocki gdzieś o 3, o 4, to i był kurde mega głodny. A tak to jest żal. Dobra, jedziemy do domu, starczy. Starczy tego dobrego. Zapomniałem powiedzieć, jak smakuje.
Myślę, że jakby na ten karton położyć ser i szynkę, to by smakowało tak samo. Także... Ot! Taka ciekawostka.